No i zaczynamy cyrk od nowa. Znienawidzony dzień w roku, a mam wrażenie, że maturzyści narzekają najgłośniej i ja niestety do tej grupy się zaliczam. Zrobiłam już makijaż, myślałam, że odzwyczaiłam się od tych szybkich makijaży w 15-20 minut, ale jednak udało mi się i czy jestem zadowolona z niego? Tak pół na pół, bo nie miałam czasu na żadną kreskę ani nic takiego. Chciałam wam powiedzieć i może dodać wam trochę otuchy, że kompletnie nie czuję się na klasę maturalną. Nie czuję się też jakbym była pierwszakiem, bo wiecie, idę na swoje i znam tam ludzi, aczkolwiek na pewno nie czuję się jakbym miała być teraz najstarszą klasą. Powiem wam szczerze, że nie jestem trochę chyba na to przygotowana, bo wakacje mi minęły tak o, ale o tym po prostu chyba mówi każdy. Ale dochodzi jeszcze jedna rzecz. Matura. Także jak jesteście w młodszych klasach, to cieszcie się, że jeszcze tego przeżywać nie musicie, bo ja nawet tam nie poszłam, a już dowiedziałam się, kiedy będę miała próbne maturki. Przez wakacje dostałam takiej nagłej motywacji, że chcę tam wracać, ale to wszystko się rozpłynęło wraz z moim budzikiem o 6:30. I tak zaczynamy ostatnią klasę. To jest moja tradycja, że ja nagrywam vloga z pierwszego dnia szkoły od paru lat, ale jakby dzisiaj w moim domu jest mega chaos, ponieważ jest remont. Nie mam pojęcia, jak to będzie z tym vlogiem, natomiast no muszę to nagrać, bo jest to moja ostatnia szansa na vloga z pierwszego dnia szkoły. Nie powiem, przeraża mnie to na maksa. Jakby mi było mało stresów, to zgubiłam legitymację. Wiecie, ja w zwyczaju mam coś takiego, że ja się pakuję rano, nigdy wieczorem. Jest to mój błąd, ja wiem, ale po prostu jest mi tak prościej, szybciej, wszystko wiem, mam pod ręką. No i legitkę ja zawsze trzymam w torebkach, a dzisiaj szukam. No i w żadnej tej legitki nie znalazłam. Takie przygody z rana. Mogę kupić bilet w aplikacji. Dobra, no to jesteśmy w domu. Słuchajcie, my już po rozpoczęciu się tu sobie zlatałam w aucie, ale już zrobiłam takie kadry, że jej nie widać. Nie pokazywałam nic z rozpoczęcia, bo wiecie, bardzo normalnie było, szybko, bo jest 9:40, a my już jesteśmy po. Na 9 było rozpoczęcie i uwaga, 1 września to oczywiście przedsprzedaż biletów na Harry'ego, także mamy centrum dowodzenia. Ja tutaj będę próbowała i na laptopie, i na telefonie. Natala to samo. Mamy małe problemy z zalogowaniem się do Ticketmastera zagranicznego, ale to ogarniemy. Ja oczywiście kupuję na Polskę. Tutaj proszę bardzo, już załączyło mi. Tutaj też. Natala w ogóle walczy po innym języku, nie chce nic mówić. Powiem wam, że po prostu jestem taka zestresowana. 14 minut, 40 sekund. Proszę, żeby to się szybko przesuwało. Błagam. 32 tysiące. Matko. Słuchajcie, sytuacja się nie zmieniła. Przede mną w kolejce na telefonie jest około 18 tysięcy osób. Nie wiem, czy odświeżać tą stronę, czy nie odświeżać. Congratulations? Nie, to jest ubezpieczenie Allianz wysłało. Nie udało nam się kupić, mimo że o 10:15 byłyśmy już na stronie. Co? No nie, no chyba żart. Nie, no to jest po prostu jakiś nieśmieszny żart, ale udało nam się kupić bilety do... Z kimś rozmawiasz? Zapraszam. No i jestem w domu. Słuchajcie, nie udało mi się kupić biletów do Polski. Także słuchajcie, niemiło, bo biletów nie mam. Jutro jest oficjalna sprzedaż. Mam nadzieję, że jeszcze jutro się uda. Możecie mi pisać w komentarzach, czy się wybieracie i czy udało wam się kupić. W razie W od razu mówię, że jak macie Jenny's Place i chcecie odsprzedać, to ja jestem chętna. Ale nie ma tego złego, bo słuchajcie, udało mi się kupić 2 bilety w pewne miejsce za granicę. I zanim się słuchajcie przebiorę, to pokażę wam, jak dzisiaj wyglądałam. I stwierdziłam, że skoro jest to moje ostatnie rozpoczęcie roku w życiu, to się ubiorę tak trochę bardziej elegancko. Jest to taka sukienka marynarkowa z Stradivariusa. Ona ma tutaj takie gołe plecy, w sensie, że to jest taka niby dwuczęściowa, ale jest spięta tutaj guzikami. No słuchajcie, jest już prawie 15, ale ja przez to, że miałam takie ogromne emocje przez Harry'ego, no to w ogóle zapomniałam o tym vlogu i było mi przykro, ale przypomniałam sobie, że słuchajcie, dostałam zaproszenie na event i mam taki problem, co z tym zrobić, no bo jak to na eventach bywa, no zawsze można przyjść z osobą towarzyszącą. Więc jakby spoko, bardzo się ucieszyłam, no bo mówię, dobra, wezmę kogoś z moich znajomych. Tylko okazało się, że jest to kurde dzień, w którym no ja wypadałoby, żebym była w szkole. Poza tym wiem, że to nie będzie jedyny dzień, w którym ja tą szkołę opuszczę i jest to dosłownie początek roku. Nie chcę wam pokazywać miejsca, ale siedzę na skyscannerze, mój piesek sobie śpi. I staram się znaleźć, kurde, to rozwiązanie, ale jest mega słabo i obawiam się, że nie będę miała jak polecieć, ale ja dostałam zaproszenie na event. Wiecie, nagrywanie to jest moja praca, ale przez to, że ja to wszystko robię w swoim zaciszu domowym, to ja nie czuję, że pracuję i mam z tego pieniądze, ale jest to coś, co lubię, ale nie czuję się jakąś influencerką i nagle
bang, zaproszenie na event. I to wcale nie jakiejś niszowej marki, więc ja byłam cała w szoku i bardzo chciałam tam pojechać, no ale jako, że jest to daleko, dzień szkolny, no to obawiam się, że to nie wyjdzie. Ale od środka to uwierzcie mi, że ja skaczę z radości. Dzień dobry, witamy was kochani w piątek. Jak widzicie, siedzę sobie i piję herbatkę z mojego kubeczka z Hanną Montaną. Muszę wychodzić dosłownie za 50 minut, a jestem w tym stanie i nie wiem, czy nawet tak nie pójdę do szkoły. Mam dzisiaj tylko dzień z wychowawcą, ale wczoraj po prostu byłam tak jakoś zestresowana, że stwierdziłam, że dzisiaj musi być taki poranek dla mnie. Także mam moje kanapki z Almette i łososiem. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Wczoraj, słuchajcie, czułam się źle i może to właśnie też przez to, że zjadłam rano po prostu suchy chleb i tyle i wyszłam. A potem prawie cały dzień nic nie jadłam. Potem zjadłam większy obiad. Źle się czułam, tak fizycznie. Wszystko się w ogóle tak wczoraj nałożyło i skumulowało i niby się nic takiego nie stało, ale jakoś poczułam się źle. Ostatecznie miałam 7:30, a ja zamiast po prostu się szykować, to stwierdziłam, że zrobię sobie self-love śniadanko. Słuchajcie, w końcu nie udało kupić mi się tych biletów na Harry, bo jestem strasznie zła, także może odezwę się do was, jak się uspokoję, ale dosłownie siedziałam w szkole z laptopem na kolanach godzinę. Słuchajcie, tyle się zmieniło od czasu, kiedy mówiłam wam ostatnio, że jestem mega zła. Mam wrażenie, że przeżyłam wszystkie możliwe emocje naraz, bo byłam mega przybita, że nie kupiłam tego biletu, wkurzyłam się, bo ludziom się udało kupić. Okazało się, że to był błąd mojego telefonu, że pokazał mi, że nie ma miejsc, bo uwaga, uwaga, kupiłam bilety na Harry'ego do Polski. Jakby mam na razie dwa bilety i w miarę one są w podobnym miejscu, tylko że w dwóch różnych krajach, jeden w Polsce, drugi gdzieś indziej. I przed chwilą jeszcze prawie kupiłam bilet na samolot do tego miejsca. Mam nadzieję, że uda mi się kupić jeszcze więcej biletów. No słuchajcie, pieniądze wrócą, a jeżeli teraz kupię już samolot, bilety i wszystko, to potem za rok praktycznie nie będzie wydatków. Ale jakbyście mieli jeszcze jakieś fajne bileciki do odsprzedania, szczególnie na Johnny's Place, gdziekolwiek na świecie, znaczy w Europie, to piszcie. A ja teraz, słuchajcie, zbieram się do kina, bo muszę wychodzić za 10 minut. Oczywiście umówiłam się, słuchajcie, z Natalką. Trochę będziemy świętować. No dalej nie mam tej legitki, to jest jedyna rzecz, która mnie stresuje. Aczkolwiek jadę. Jestem po prostu taka szczęśliwa. Nie wierzę, że to się dzieje. Jeszcze do mnie nie dotarło, wiecie? Guys, jesteśmy już w kinie i odebrałam moją reklamację butów. Potem mam powiem, takie ja jestem znowu zła. W ogóle jakość tej kamery jest taka brudna. Może nie można na tym kamerę. Słuchajcie, wracamy właśnie z kina. Natalka oczywiście odwoźmy do domu, bo jest późno. Kupiłyśmy sobie maczka do kina, żeby uczcić naszą podróż. Tak, ogólnie byłyśmy, jak się nazywał ten film, coś z rakiem. Zaśpiewają raki. Popłakałam się na końcu w ogóle, a to był jakiś film związany bardzo z naturą. W całym tym filmie mówię, że źle się czułam, w sensie tak, że było mi przykro, że nic nie szło po mojej myśli, że byłam zestresowana, ale ogólnie to czuję się mega happy, bo nasza podróż jest związana oczywiście z koncertem Harry'ego i po prostu było tyle znaków. Zwiastun filmu Harry'ego, inny zwiastun z miastem. Nie wiem. W ogóle my sobie wymanifestowałyśmy to miejsce, do którego jedziemy. Dwa lata nam to zajęło, ale mimo wszystko. Czajcie, że my gadamy o tym miejscu tak od pierwszej klasy, odkąd się poznałyśmy. Ale to na początku było takie, a dobra, chciałybyśmy tam pojechać, ale w sumie to nikt się nie zgodzi, jesteśmy trochę za biedne, a teraz jest tak po prostu, wiecie, mamy 18 lat, kupujemy bilet, nie musimy się nikogo pytać o zgodę, mamy kasę, no i jedziemy. Jakby to nie była decyzja, czy w ogóle kupić bilety na Harry'ego, tylko gdzie? No, dosłownie. I'm obsessed i w ogóle... Znacie to uczucie, jak wychodzicie z kina i po prostu rozmyślacie o tym wszystkim, co się działo na filmie? To ja tak teraz mam i do tego jeszcze dochodzi ten Harry i wszystko i tak... Śmieszne uczucie. Witam was kolejnego dnia. Ja, słuchajcie, od rana siedzę przy jakichś kursach do matury. W każdym razie, słuchajcie, wczoraj po prostu jak przyszłam z tego kina, to chwilę posiedziałam i zasnęłam. Więc już nie dokończyłam wam tego vloga, ale tak naprawdę przez cały czas, jak go nagrywałam, zastanawiałam się, czego wam wstawiać, bo nic takiego się nie działo, szczerze mówiąc. Dwa ostatnie dni były dla mnie takie szalone pod względem tego, że kupowałam te bilety na Harry'ego. W końcu mam, słuchajcie, sektor GA2, czyli jakby płytę, ale tą dalej. Tym filmem chciałam wam pokazać, że u mnie też nie zawsze jest tak super i po prostu chodziłam przez tego Harry'ego, przez to wszystko zestresowana. Nie wierzę, że to było moje ostatnie w życiu rozpoczęcie roku. To tyle z mojej strony. Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki, pa!